Przenosimy się do roku 2014, do Rzymu. W Muzeum Narodowym bracia Gilbert i George Chapman umieszczają rzeźbę. Ta rzeźba zostaje usunięta z muzeum wbrew protestom zwiedzających i wbrew protestowi pani dyrektor muzeum, która twierdzi, że takie usuwanie dzieła sztuki jest zbrodnią przeciwko wolności ekspresji artystycznej. Ale niestety nie ma nic do powiedzenia. Rzeźba znika, dlatego że ktoś dopatrzył się w niej promowania pornografii dziecięcej. Nie musimy daleko szukać. U nas w Polsce rok 2019, Muzeum Narodowe, pan dyrektor Miziołek dostaje list od matki 10-letniego chłopca, który odwiedził muzeum i doznał traumatycznego przeżycia. I powiedział, że już nigdy nie przekroczy progu tego muzeum. Cóż tak zbulwersowało tego młodzieńca? Nie mogę Państwu powiedzieć, bo nie wiem, ale w wyniku tej interwencji z muzeum usunięto kilka prac. Między innymi pracę Katarzyny Kozyry pod tytułem Pojawienie się Lou Salom z 2005 roku. To jest taki 3,5-minutowy filmik, w którym artystka w stroju dominy z dwoma psami, a te psy mają twarze Fryderyka Nietzschego i Rainera Rilke, wędruje czy spaceruje po muzeum. I drugą pracę Natalii Lachowicz z 1972 roku pod tytułem Sztuka konsumpcyjna, która to praca, to jest fotografia, która przedstawia bardzo sympatyczną panią jedzącą banana. I wtedy społeczeństwo się oburzyło na tą ingerencję w sztukę i do dobrego tonu należało sfotografować się podczas jedzenia banana. I takich fotografii z bananami było i w prasie, i w naszej rzeczywistości dużo. Wręcz ludzie umawiali się pod muzeum z bananem po to, żeby go tam zjeść. I na pamiątkę tego wydarzenia tu znajduje się ten oto banan w łańcuchu, który zostanie zjedzony po kręceniu tego filmu, ale nie na Państwa oczach, o nie. Niech to jedzenie banana w Waszym umyśle powstanie, bo wtedy będzie ono jeszcze bardziej dobitne i ekspresyjne. I teraz przechodzimy do czasów najnowszych. Aż się prosi, żeby ocenzurować internet. Ale już nie robią tego ludzie, cenzorzy czy krytycy, tylko robi to algorytm. Sztuczna inteligencja tym się zajmuje. A sztuczna inteligencja, jak sama nazwa wskazuje, jest sztuczna. W związku z czym popełnia dużo błędów. Jakie jest przede wszystkim kryterium tego, czy można zakwalifikować obraz jako nadający się do pokazania innym, czy nie? Jest to kryterium obyczajowe. A więc pojawia się pytanie, czy są cycki? Jeżeli na zdjęciu są cycki, należy to zdjęcie usunąć. I przez to usunięto fotografię kopenhaskiej syrenki, usunięto fotografię figurki, która ma 25 tysięcy lat. Macie ją Państwo tu na fotografii. Przypadkiem cenzury w internecie jest obraz Początek świata. Obraz, który od początku swojego budził kontrowersje, ale w końcu znalazł się w Muzeum d'Orsay w Paryżu i tam jest podziwiany jako dzieło sztuki. Otóż obraz ten natychmiast został przez algorytmy z Facebooka wyrzucony i nauczyciel francuski, który zamieścił ten obraz na swoim Facebooku, pozwał do Facebooka, do sądu. I teraz powstał problem. Który sąd jest właściwy do rozstrzygania tej sprawy? No, po dość długim czasie doszło do tego, że sąd francuski i ten sąd francuski uwzględnił to, że nauczyciel francuski ma rację i niesłusznie mu ten obraz wyrzucono, ale odmówił wypłacenia mu odszkodowania. Ale z drugiej strony okazuje się, że są osoby, które uważają, że ten obraz wcale nie jest taki dobry, że on niewiernie oddaje rzeczywistość i pani Deborah de Roberts usiadła pod tym obrazem w muzeum i zaprezentowała swoją kobiecość po to, żeby widzowie mogli porównać, jak powinno to wyglądać, a co malarz namalował. Płynie z tego taki morał, że kij zwykle ma dwa końce, a moneta dwie strony i dla jednych coś jest zbyt łagodne, a dla innych zbyt ostre. Widzicie Państwo, że w przypadku Początku świata dla niektórych byłoby to zbyt obrazoburcze, a jednak trafiła się artystka, która uznała, że jest to
po prostu wszystko nieprawda, bo naprawdę to wygląda zupełnie inaczej i nawet miała odwagę zaprezentować tą swoją prawdę. Ale winien jestem Państwu jeszcze coś. Mianowicie obiecałem, że powiem o tym, co zdarzyło się podczas kręcenia tych filmików, bo tutaj też zaistniały ingerencje cenzury. Pierwsza ingerencja zaistniała na tych początkowych etapach, wtedy, kiedy kręciłem film na temat kolorów. Otóż trafiłem na bardzo ładne zdjęcie kolorowej kaczuszki. I nakręciłem taką zabawną w moim pojęciu scenę, że jest ta kaczuszka, ja sobie idę z karabinem i bach, bach do tej kaczuszki strzelam i kolory znikają razem z tą kaczuszką. Wydawało mi się to fajne i dowcipne i zaprezentowałem kilku osobom, a one powiedziały, czyś ty oszalał? Przecież to jest jednoznacznie polityczny wydźwięk. W co ty się ładujesz? I proszę Państwa, wtedy ja się dowiedziałem, że ja jestem twórcą politycznym i że nawołuję do bardzo złych rzeczy. Oczywiście nie miałem takiej intencji, filmik z kaczuszką nie został zaprezentowany, ale pozwolę sobie teraz Państwu zaprezentować, ponieważ już wiadomo, że nie chodzi o to, co ewentualnie pomyślicie, to już można. No mi ricordo come mać. Cicho, 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 cicho. Skradamy się, skradamy. I... Wiecie Państwo, że sponsorem tego odcinka jest banan i drugi przykład ingerencji cenzury dotyczy banana. Otóż podczas kręcenia odcinka o Kukanii nakręciłem taką czołówkę z bananem. I zaprezentowałem tę czołówkę osobie, którą nazwę najwyższym kierownictwem. I najwyższe kierownictwo spojrzało na to i powiedziało: czyś ty oszalał? Przecież to się jednoznacznie kojarzy z seksem. Zdziwiłem się, bo mnie się nie kojarzyło z seksem. Ale okazało się, że innym osobom też się kojarzy. W związku z czym czołówka została zmieniona i nie ukazała się nigdy w tej postaci, którą Państwu teraz zaprezentuję. Ale zanim ją zaprezentuję, pozwólcie Państwo, że się pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, za udział w tym odcinku. Zachęcam do zasubskrybowania kolejnych i do miłego zobaczenia za tydzień. Dziękuję za uwagę, a oto voilà filmik z bananem. Gira, il mondo gira. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.